Okej, okay, teraz. Dobra. Tak. 50,1%. To jest czas, który przeciętny programista spędza na debugowaniu, czyli tak naprawdę na naprawianiu błędów, które sam zrobił. I tak naprawdę jest to czas, który jest wysoce nieefektywny pod względem projektu. I są badania akurat z Cambridge, które pokazały bardzo duże wahania w zależności od firm, które były ankietowane. Wynosiły one od 25 do 75% spędzanego czasu na debugowaniu. Tak więc średnio wychodzi to 50,1, natomiast jak widzimy rozstrzał od 25 do 75 jest dość duży. I ja na dzisiejszej prezentacji chciałbym Państwu przedstawić kilka rzeczy, które warto wiedzieć, jeżeli korzystamy z RTOS-a, tak abyśmy rzadziej popełniali błędy i troszeczkę ten czas zredukowali. Oraz przedstawię też kilka sposobów, kilka narzędzi, z których możemy skorzystać, aby jeżeli już pojawią się błędy, aby to dało się złapać szybciej i nie poświęcalibyśmy na to aż tyle czasu. Ok, dwa słowa o mnie. Ja nazywam się Paweł Krzyżanowski. Pierwszy program napisałem około 13 lat temu, czyli dość dawno. W samej branży embedded pracuję od lat 6. Przez 3 różne firmy się przewinąłem, zaczynając jeszcze na Politechnice. Bardzo ciekawe doświadczenie. Polecam spróbować swoje siły z Politechniką. W ogóle jest inne podejście niż w firmach. Co inne jest celem, niekoniecznie produkt. Ja ostatni rok spędziłem w firmie, od 2 lat jestem w firmie Vector Blue Hub. Ostatni rok tam zajmuję stanowisko tech leada software'owego, gdzie dbam o to, aby produkty, które tworzymy, miały prawo zadziałać i żeby działały tak, jak klient potrzebuje. Programowanie było moim hobby. Lubiłem matematykę, a jak się domyślacie, matematyka, algorytmy, rzeczy dość zbliżone. I tak zaczęła się moja przygoda z programowaniem. Później się okazało, że kolega z osiedla zaproponował, żebym pisał mu jakieś proste programiki. Później te programiki były coraz trudniejsze. Po 3 latach dowiedziałem się, że był na Politechnice i pisałem mu pracę na pierwszym roku na zaliczenie. I od tamtego momentu stwierdziłem, że rzeczywiście warto to sobie rozwijać. Jeżeli chodzi o wystąpienia, oprócz pracy w firmie Vector Blue Hub, czasami też robię szkolenia z programowania, czy to dla firm zewnętrznych, czy możemy spotkać. W zeszłym roku współpracowałem chyba z jedną z firm, która też w Gdańsku tutaj uczy. Nie powiem z jaką, średnio polecam. Natomiast tak, w związku z czym troszeczkę lubię się też dzielić wiedzą. Jeżeli chodzi o języki, w których jestem, można powiedzieć, biegły, jest to zdecydowanie język C. W nim najwięcej piszę. Kiedyś w przyszłości, te 13 lat temu, uczyłem się programować w C++. Po jakichś 7-8 latach dowiedziałem się, że właściwie uczyłem się C, a cały C++ to był Cout, Cin i jakby cała reszta to było C. Na dzień dzisiejszy dorzuciłem do swojego, tak powiem, wachlarzu umiejętności Pythona. Bardzo przydatne, jeżeli ktoś chce testować urządzenia embedded. Polecam ten język, bardzo elastyczny. I od dość niedawna też język C++ z racji projektu, w którym realizujemy duży projekt na C++. Natomiast jeżeli chodzi o same RTOS-y, przewinęło się ich kilka. Pierwszy, którym się spotkałem, to jest MicroOS. Na Politechnice dodatkowe były zajęcia, można było zrobić certyfikat, tak więc mam z niego certyfikat, umiem go najgorzej ze wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o FreeRTOS-a, jest to zupełnie inna historia. Tutaj zdecydowanie więcej czasu i różnych problemów widziałem i rozwiązałem. Fredex się przewinął przez chwilę, a obecnie realizuję projekt na MBOS. W związku z czym też troszeczkę przekroił przez te rzeczy mam. Tutaj, tak jak było powiedziane już, nie wiem, 4., 5. raz, aplikacja nazywa się Pool Everywhere, kto nie ma, może sama ściągnąć i później się łączymy z Vector Group 990, ta nazwa się będzie wyświetlała. No i żeby sprawdzić, czy ona działa, jak weźmiecie swoje raz aplikacje w dłoń, każdy z Was powinien widzieć ten slajd, na którym może sobie zaznaczyć, jakie jest jego dzisiejsze samopoczucie. O, widzimy, coraz więcej się pojawia z prawej strony. Ok, jedna osoba czeka na pizzę, widzimy. Świetnie. 10, 20, no już mamy około 20 osób. Nazwa też Vector Group się pojawia tam na górze, w związku z czym kto dołączy w trakcie, jak najbardziej zapraszam. Aplikacja się nazywa Pool Everywhere, jeżeli ktoś jeszcze nie ściągnął. O czym dzisiaj będzie?
na początku wprowadzenia troszeczkę do RTOS-a, nie chcę od razu wchodzić na bardzo głęboką wodę, mimo że to jest mechanik i chciałbym opowiadać o szczegółach technicznych, jednak fajnie też troszeczkę powiedzieć, dać kontekst. Na początku też trzeba wiedzieć o samego wprowadzenia do RTOS-u, jak synchronizujemy różne wątki, różne taski, w związku z czym będzie troszeczkę fundamentów oraz później przykładów z kolei już, które można zastosować w swojej aplikacji. Dwa kolejne tematy, to jest jeden, są pułapki i problemy. Mam nadzieję, że uda mi się o nim opowiedzieć krótko, ponieważ to jest coś, co bardzo łatwo można znaleźć, korzystając z Google'a i wpisując konkretne hasła, które się wie szukać, w związku z czym chciałbym na to troszeczkę mniej czasu poświęcić. I ostatnie, debugowanie aplikacji, czyli co oprócz standardowego printfa, czy jakiegoś migania wiodą możemy zrobić, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o RTOS-ach, bo możliwości mamy sporo, a są niestety rzadko wykorzystywane. Ok, ja już trochę sobie powiedziałem, teraz chciałbym trochę od Was wiedzieć, z kim rozmawiam. Najłatwiej mi to będzie, jeżeli byście mogli odpowiedzieć na kolejne pytanie w ankiecie. To dlaczego tutaj przyszliście? Są bodajże 4 odpowiedzi i zobaczymy, jak to wygląda. Ok, jest ktoś, kto zna się na RTS-ie. Świetnie. Dobra, czyli widzę, że powoli wyniki się stabilizują. Czyli mamy ponad połowę osób, które jest zainteresowane bardziej pierwszą częścią, większym wstępem. Jest trochę osób, które już robią projekt. Ciekawe, tutaj przyszedłem, nie chwalą się, że go znają dobrze, więc zobaczymy. W trakcie sprawdzimy tą wiedzę tej drugiej części. Ok. W związku z czym na samym początku dla tej najliczniejszej grupy trzeba powiedzieć właściwie, czym jest tak naprawdę system czasu rzeczywistego. Dostałem bodajże kiedyś takie pytanie nawet na rozmowie kwalifikacyjnej, czy system czasu, który działa średnio raz na dwa dni, jest systemem czasu rzeczywistego. Odpowiedź jest typowo inżynierska, to zależy. Mianowicie system czasu rzeczywistego jest to taki, który na zadane jakieś pobudzenie da reakcję w ściśle określonym czasie. Nie ma znaczenia, czy ten ściśle określony czas jest 4 dni czy 2 mikrosekundy, natomiast ważne jest, że potrzebujemy mieć na akcję, musi być odpowiednia reakcja w określonym czasie. Oczywiście, no nie oszukujmy się, 2 dni czy 4 dni na odpowiedź to raczej nie jest to, z czym się spotykamy na co dzień. Zdecydowanie mówimy, że zawsze o rzeczach dość szybkich. Co druga rzecz jest dość istotna, całe systemy czasu rzeczywistego możemy podzielić właściwie na 3 grupy. Pierwsza rzecz, pierwsza grupa najliczniejsza, czyli tak zwany soft real time. Ok, rzeczywiście jest jakiś deadline, w którym coś się musi wydarzyć, ale jeżeli to się zadzieje trochę później, to w sumie sumarum świat się nie zawali. Łatwo sobie to zwizualizować na przykładzie samochodu, czyli mianowicie jedziemy autem i chcemy podgłośnić radio, tak? Jeżeli samo podgłośnienie zadzieje się 100 milisekund wcześniej, 100 milisekund później, prawdopodobnie nie pojedziemy z gwarancją do producenta mówić, że nasze auto jest wadliwe, tak? Jakby nie ma dla nas ten deadline aż takiego znaczenia. Ważne, żeby to się w ogóle zadziało. I to jest właściwie chyba nawet największa część systemu, który korzysta z RTOS-a, korzysta tak naprawdę z soft real time. Firm real time, rzecz, powiedziałbym, najrzadziej z tych trzech spotykanych, czyli mianowicie, ok, mamy deadline, jeżeli coś się do naszego deadline'u nie wydarzy, to wtedy przestaje mieć dla nas znaczenie. Przykładem, zostanę tutaj przy aucie, mianowicie jedziemy sobie do przodu, chcemy zmienić pas, wrzucamy kierunkowskaz, nie zadziałało. Tak, co się dzieje? Zjazdu mamy jeszcze 300 metrów, prawdopodobnie większość osób pojedzie bez kierunkowskaza, tak, jeżeli jeździ BMW, no to nawet nie spróbuję. Natomiast rzeczywiście, to jest w tym momencie, jeżeli my po naciśnięciu, tak, po przesunięciu dźwigni od kierunkowskazu, to się nie zadziało w jakimś określonym czasie, to, że zadziała się za 50 sekund, nie ma dla nas żadnej wartości i wtedy mówimy o systemach tzw. real-time. I ostatnie, hard real-time, wymagają największej tak naprawdę wiedzy, jeżeli na co dzień chcemy w nich pracować. Definicja jest bardzo prosta, jeżeli deadline się nie zadzieje, to ktoś ucierpi lub ludzie umrze. I niestety historia RTS-ów, jak ktoś by chciał prześledzić, bazuje na tym, że one zostały wymyślone pod hard real-time'y i pułapki, problemy, o których teraz ja mówię, że nie chciałbym o nich się rozwodzić, bo są tak oczywiste, okazuje się, że musiały być naprawdę w bólach, mękach
tak naprawdę wypracowane. O czym mam nadzieję znajdę czas na jakąś anegdotę. No okej. Jeżeli wiemy już mniej więcej, co to znaczy, że coś jest czasu rzeczywistego, tak? Czyli to nie oznacza jedna mikrosekunda, w ściśle określonym czasie musi być reakcja. Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli mówimy o mikrokontrolerach, zwykle mamy do dyspozycji jeden procesor, który może robić jedną rzecz na raz. Natomiast my chcielibyśmy, czy my, zwykle biznes chciałby, żeby nasze urządzenie robiło wszystko na raz i na wczoraj, tak? Jakby to jest standardowe podejście. Jak to wygląda w praktyce? Na tym samym górze grafu widzimy, ten jako Unified, widzimy to, co fizycznie dzieje się na naszym procesorze. Natomiast nasza aplikacja tak naprawdę jest dzielona na taski lub wątki, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, czyli takie troszeczkę niezależne części, które mogą być niezależne lub zależne od siebie, oraz które myślą, że działają jako jedyne w całym systemie. Łatwo to sobie wyobrazić, jeżeli, no, że tak powiem, tutaj na tym momencie na razie zostanę, obsługa powiedzmy pedału hamulca i obsługa radia, tak? Jakby nie ma zależności, nie ma sensu łączyć tych dwóch rzeczy w jeden wielki kawałek kodu, łatwiej jest to nam rozdzielić na dwie zupełnie niezależne części i jako takie je rozwijać, pisać. Natomiast jeżeli mamy te niezależne części, no to jak się, że tak powiem, co ma proces robić, nad którym ma aktualnie pracować, który, co się ma dziać. Zwykle do tego służy, po polsku to się nazywa planista, normalnie się na to mówi scheduler, jest to tak naprawdę taki zarządca, który co pewien czas albo lub w ściśle określonym momencie sprawdza, co tak naprawdę teraz się powinno zadziać. Na tym grafie jest to widoczne jako tutaj, jako scheduler. Poprzedzony jest takimi stałymi przerwaniami systemowymi, nazywają się one systeak. I w ramach, przy każdym systeaku on może zmienić aktualnie wykonywaną aplikację i powiedzieć, że w tym momencie nas nie interesuje jedna, zaczynamy robić drugą. Na tym grafie przełączanie pomiędzy jedną a drugą, jak widzimy, jest mniej więcej po 50% z czasu. Natomiast w systemach takich realnie spotykanych zwykle nie jest to dzielenie się po równo, ponieważ pewne rzeczy muszą się zadziać w ściśle określonym czasie, tak? Czyli idziemy o tym, naciskamy pedał hamulca. Nie chcemy, żeby teraz aktualnie obsługa radia była ważniejsza niż nasze naciśnięcie hamulca. Tak? W związku z czym, jeżeli chodzi o to, jak ten procesy działał, to taki prosty rysunek wydaje mi się, że całkiem nieźle to tłumaczy. Czyli mamy różne wątki, programujemy je tak, jakby były praktycznie jedyne i niezależne, chyba że muszą ze sobą porozmawiać, o czym będzie też troszeczkę o synchronizacji. I później nasz planista, czy tak naprawdę, który jest dość prosty do wykorzystania, dzieli czas pomiędzy to, jak tą aplikację napiszemy. Okej. Tu się chyba spodziewam pewnych wyników, natomiast znowu pytanie do Was, aplikacji. Z jakich tak naprawdę najczęściej korzystacie sposobów pisania kodu? Bare metal, jeden main, 1000 linii, 2005, zależy jak duża aplikacja rośnie. Maszyny stanów, fajne udoskonalenie. Hierarchiczne maszyny stanów, współczuję. To sobie się nie, jakby to jest też bardzo ciekawa opcja, natomiast z czasem po prostu zarządzanie, utrzymanie i koszty takiego produktu często rosną. Systemu czasu rzeczywistego, ktoś zagłosował, ok, nie są najmniej, tak więc nie jest źle. No i systemy operacyjne typu Linux, czyli to jest moje ulubione, mówimy o systemach embedded, pisanie kodu na C, pisanie kodu na Linuxa, po prostu dwa różne światy, które są ze sobą związane, tak samo jak wszyscy szukają programistów w C, łamane na C++, tak? Ekspert w C z ekspertem w C++ to po prostu zupełnie inne myślenie. To jest nawet inny sposób budowania. Okej. Okay. Jest trochę sobie czasów. Bare metal. Mam nadzieję, że część osób zachęca troszeczkę do pisania innego niż bare metalu. Aczkolwiek, co ja byłem zdziwiony, osoby, które zaczynają pisać w bare metal, mogą przyjść na przykład do firmy, która pisze tylko na RTS-ach, nie mieć o tym żadnego pojęcia i po mniej więcej pół roku się zorientować, że w sumie to się prawie niczym nie różni, jeżeli mamy dobrze zaplanowaną już aplikację, dobrze mamy to rozbite. Natomiast z czasem, tak jak ja zaczynając od bare metalu, się przekonują, że pewne wygodne systemy pozwalają lepiej kontrolować przede wszystkim to, jak nasz produkt się rozrasta w trakcie trwania, a to się dzieje chyba niestety często. Ok? Jeżeli mówimy o rzeczach takich podstawowych, jak wspomniałem, zwykle ze sobą nie muszą rozmawiać
wodki, natomiast czasami chcemy, żeby one są porozmawiały. Najprostszy przykład. Mamy jeden wątek, który odpowiada za zbieranie danych pomiarowych w aplikacjach typu IoT i drugi wątek, który odpowiada za wysyłanie danych do jakiejś chmury, do jakiegoś clouda. Tak? Jeżeli mamy już te dane zebrane, trzeba w jakiś sposób między tą informację między jednym a drugim wątkiem, między jednym a drugim zadaniem przekazać. Żeby to zrobić, żeby się w pewien sposób synchronizować, korzystamy z kilku, bym powiedział czterech, chyba tak naprawdę prymitywów i w zależności jakimi pożonglujemy, możemy zbudować aplikację prostszą lub bardziej trudną w zarządzaniu, albo bardziej lub mniej wydajną. Najpopularniejszy tak naprawdę semafor, prosta informacja, możemy sobie zwykle mówimy o tym zero-jedynkowo, coś się stało, hej słuchaj, ja już skończyłem, teraz twoja kolej, rób coś dalej. Semafory może być jakiś kartik semafory, o których troszeczkę później powiem, czyli jeżeli mamy ich trochę więcej. Drugi podstawowy fundament to jest tak naprawdę muteksy. Działanie zbliżone do semaforów, z nich zwykle skorzystamy, jeżeli mamy jakiś zasób, którego chcemy chronić. Czyli dobrym przykładem jest taki, mamy nasze aplikacje, mamy na przykład szynę I2C, mamy szynę SPI, tak, i możemy mieć kilka urządzeń, które są do nas podłączone. Jeżeli mamy aplikację, która ma kilka rozmawiać aktualnie po I2C. Jeżeli wszystkie zaczną rozmawiać w tym samym czasie, jak wiadomo, jak się może łatwo domyśleć, system przestanie działać. W związku z czym dostęp do takich ograniczonych zasobów, jak na przykład szyna I2C, możemy zabezpieczyć za pomocą prymitywu, który się nazywa mutex. Pokażę też troszeczkę później, jak to w skrócie można zrobić. Ok, trzeci podstawowy prymityw to są kolejki. Służą zwykle, jeżeli chcemy oprócz powiedzenia albo poinformowania, że coś się zadziało, chcemy również przekazać jakieś dane. Czyli jeżeli mamy jakieś konkretne dane, w jednym miejscu chcemy je do drugiego miejsca przekazać, zwykle wyborem jest kolejka. I tutaj zwykle też strategie są dwie. Możemy albo te dane po prostu skopiować do kolejki, wypchnąć i zapomnieć, albo możemy przekazać tak naprawdę wskaźnik do tego, gdzie te dane są. I nie musimy pakować całych danych. Jest to bardzo istotne, jeżeli mówimy o przekazywaniu dużej ilości danych, bo nie chcemy kilobajtów pchać tymi kolejkami, wtedy zwykle przesyłamy wskaźniki jako szybkie i efektywne. Natomiast jeżeli mamy dość mało danych do przesłania, czasami wygodniej jest po prostu użyć i je przesłać bezpośrednio. I ostatni, coś z czym się spotykam najrzadziej, mimo że jest bardzo przyjemne w użyciu, ale chyba zwykle jest gdzieś tam na końcu pokazywane i nim na tym etapie mniej więcej już programista wie, co ma robić i nie czyta książki dalej, tak jakby to są grupy eventów. Można sobie wyobrazić, że jest bardzo zbliżone do semafora, tylko że mamy jeszcze dodatkową maskę bitową, jesteśmy w stanie powiedzieć, który konkretny bit masz załączyć, tak? Dzięki czemu nie tylko jesteśmy w stanie przekazać jakąś podstawową informację, od razu jesteśmy w stanie powiedzieć, co się zadziało, kto tak naprawdę coś chciał nam przekazać. W związku z czym jakby dość bardzo prosta obsługa, przyjemne w implementacji, dość czytelny kod. Przechodząc już do takiego przykładu, po co nam to wszystko jest, jak chciałbym Was troszeczkę zachęcić do korzystania z RTS-a, natomiast rzeczywiście może się okazać, że weźmiemy najprostszą aplikację i natrafimy na pierwszy problem. A mianowicie mamy jeden wątek, który mierzy jakiekolwiek dane i zapisuje do nas do pamięci. RAM, EPROM, flash, nieistotne, załóżmy jakoś, generalizujmy. Jest to pewnego rodzaju pamięć. Mamy drugi wątek, który chce to wyświetlić. I teraz w przypadku pisania typu bare metal najpierw pobierzemy dane, gdzieś je zapiszemy do jakiegoś bufora, a później je wyświetlimy, zero problemów. W przypadku RTS-ów, jeżeli rozbijemy to na dwa niezależne wątki, mamy wtedy tutaj jeden, który zapisuje, drugi, który z tego czyta. Pytanie, co się stanie, jeżeli w połowie zapisywania albo w połowie odczytywania drugi zacznie tutaj gadać. Wyobraźmy sobie, próbujemy odczytać 64 bajty, odczytaliśmy pierwsze 32, nagle zostaliśmy przerwani, druga osoba, drugi wątek tak naprawdę nam coś zapisał i wyświetlamy w sumie 64 bajty, pierwsze 32 za nim z poprzedniego pomiaru i kolejne 32 tak z drugiego pomiaru. Tak więc sytuacja bardzo prosta, a jesteśmy w stanie tutaj coś namieszać. No i pytanie do Was, szczególnie do tych, którzy troszeczkę z RTS-ami mieli styczność, co w takiej sytuacji moglibyśmy zrobić? Więc w aplikacji można śmiało swoje pomysły teraz napisać.
Można skorzystać z prymitywów, o których było przed chwilą powiedziane. Sobie słabo radzić, też mogę wyciągnąć aplikację, zaraz się dopiszę. Chyba aplikacja z tego co kojarzę nawet pozwala, jak ktoś już napisał daną wersję, pozwala tam dorzucić jakiegoś plusika i wtedy ląduje na górę. Ok, mniej więcej, co tu widać? Użyć Mutexa, świetnie, odpowiedź najbardziej prawidłowa, jeżeli tak to mogę nazwać, bo odpowiedzi jak zawsze jest wiele. Sekcja krytyczna. No, widzę, że tutaj ktoś korzysta z bardzo brudnych haków, które dobrze działają. Widzę, że trochę nie mają głosów. Semafor, znowu kolejka Mutex. Tak, jak widzicie, możemy użyć praktycznie wszystkiego i za każdym razem będzie to działało. Kluczowy jest tak naprawdę moment, w którym to zrobimy. I tutaj w ogóle dla tych 6 osób to pogadanie brawa. I to jest taka najbardziej prawidłowa książkowa odpowiedź. Mówiąc, co to znaczy użyć Mutexa? Mianowicie w tym miejscu, w którym nasze urządzenie chce zapisać dane, pobieramy Mutex, czyli coś, co nam zabezpiecza dostęp do pamięci, a w tym miejscu zaraz po zapisie oddajemy. To samo robimy, analogicznie robimy dla wątku, który chce wyświetlać, czyli tuż przed operacją na pamięci blokujemy do niej dostęp i po wszystkim zwalniamy. Jaki jest tego efekt? Jeżeli ktoś już zaczął korzystanie z pamięci, no to nikt inny się do tej pamięci nie dostanie, nie dopcha, nie pozwoli nam zmienić tego, co się tam znajduje, dopóki ten wątek jakby nie skończy. I rzeczywiście można użyć do tego Mutexa, semafora, kontekst syntetyczny. Jeszcze jest jeden trik, który tutaj widzę się nie pojawi, mianowicie semafora, coś co nam generuje dane, wrzucamy jako przerwanie. I w tym po prostu miejscu tutaj w ogóle włączałem przerwania w procku i nic nam nie może przerwać. I gubimy dane, aplikacja działa zbyt dobrze, ale sam problem likwidujemy, tak więc nie polecam, ale da się. Ok. Problem, który już taki bardziej można się spotkać w aplikacji, jeżeli ktoś robił aplikację IoT, dość modne ostatnio podobno, jest sytuacja, z którą ja się spotkałem, mianowicie mieliśmy kilka tasków, kilka wątków, każdy z nich potrzebował operować na dużej ilości danych. Nasze urządzenie łączyło się z chmurą raz na dobę, a dane generowało co 2 minuty. W związku z czym w ciągu tej doby tych danych zawsze było dużo. Z jednej strony trzeba było te dane wypychać do chmury, z drugiej strony trzeba było je zapisywać w jakimś flashu, żeby nam się nie zgubiły, z drugiej strony trzeba było działać 10 lat na baterii, w związku z czym te wszystkie rzeczy musiały się dziać jak najoszczędniej. I w takim przypadku, jeżeli ktoś by się spotkał z sytuacją, gdzie potrzebuje mieć na przykład dużo buforów albo dużo danych do przechowywania w kilku różnych miejscach, jednym z takich wzorców projektowych, który może zastosować, jest tak naprawdę stworzenie sobie takiego, nazwijmy to, czegoś, co pilnuje naszych zasobów, tak? I poprzez na przykład właśnie counting semafor, czyli to jest taki semafor, który może być wzięty kilkakrotnie, mówimy mu, ok, dobra, mam 2 zasoby, dajmy na to 2 bufory, każdy po 1 kilobajt, tworzymy sobie w naszej aplikacji counting semafor równy 2 i teraz jeżeli ktoś potrzebuje dostępu do naszego buforu, ściągamy counting semafor, dostajemy pointer, tak naprawdę do naszego zasobu i dopóki go nie oddamy, nikt nam, że tak powiem, do naszych danych nie ma dostępu. Z tymi danymi możemy robić cokolwiek, oddajemy. Prosty wzorzec projektowy, który można użyć, jeżeli ktoś ma kilka wątków i w każdym z nich zaczyna tworzyć bufory tu kilobajt na UART-cie, na danych pomiarowych, na danych do wysyłania clouda i jak już widzimy czwarty raz kolejny kilobajt bufora zrobionego, to może warto byłoby pomyśleć, czy to jest dobry pomysł. Coś takiego można rozwiązać sytuację. Druga sytuacja, z którą się spotkałem, chyba już w kilku różnych projektach. To jest mianowicie dość prosta sprawa. Mamy jeden wątek, który nam chce coś, nie wiem, wyświetlać albo wysłać gdziekolwiek te dane, cokolwiek z nimi zrobić. No i mamy kilka wątków, które generują różne dane, ponieważ jeden mierzy temperaturę, drugi mierzy wilgotność, trzeci mierzy, nie wiem, cokolwiek innego mógłby mierzyć.
energię, jeżeli jesteśmy podłączeni akurat do urządzenia typu ciepłomierz. I w takim wypadku jak zwykle to wygląda. Mianowicie no, mieliśmy jakiś kod, który do tej pory korzystał z jednej kolejki, przesyłaliśmy sobie dane. To co robią programiści? No proste, dokładamy drugą kolejkę, tak? Jakby mamy drugi wątek, który zaczyna dokładać znowu dane. Za chwilę dorzucimy trzeci wątek, który będzie robił kolejne rzeczy. Oczywiście, czy to jest dobre podejście? Nie. Tutaj słyszę ciche nie, tak? Rzeczywiście nie do końca, aczkolwiek ma pewne uzasadnienie. Jak sobie z tym poradzić? Pierwsze, z samym problemem wielu kolejek radzi się na kilka sposobów. Pierwszym, że to, o którym nie powiedziałem, mianowicie task trzeci oczywiście musi działać, tylko jeżeli dostaje nowe dane, tak? W związku z czym, jeżeli nie dostaje nowych danych, to robi po prostu nic, czyli śpi. Może on sobie wtedy czekać na przykład na zestawie kolejek, może być na przykład czekać na counting semaforze, czyli mianowicie cokolwiek przychodzi, to dopiero wtedy robi, może czekać na grupie eventów, albo jak na przykład zaleca się, albo najczęściej się spotyka z rozwiązaniem, które nie jest bez wad, ale jest generalnie zwykle dobre. Mianowicie możemy wszystkie dane wpakować w jedną kolejkę i przez wpakowanie wszystkich danych w jednej kolejki nie mam na myśli, że chcemy tam dopchać 20 różnych struktur do 20 różnych typów danych, tylko chcielibyśmy zrobić to jak najbardziej generycznie. I to jest przykład akurat kodu ze stosu UDP. Z FreeRTOS, jeśli dobrze kojarzę. Mianowicie to jest informacja, która siedzi u nas w pojedynczej wiadomości. Tak, a więc jak widzimy, mamy tak naprawdę jeden event, który nam mówi o typie danych, które wysyłamy, oraz mamy drugi uniwersalny wskaźnik na dane. W związku z czym za pomocą tego jesteśmy w stanie wysłać dowolne dane, dowolną strukturę. Natomiast odbiorca musi wiedzieć, co tak naprawdę dostaje. A skąd to będzie wiedział? Oczywiście po typie eventów, po event type. Tutaj jest z kolei ciało odbiorcy, czyli na naszych rysunkach to był task trzeci, który, jak to zwykle w takich wszystkich implementacjach prawie, że widziałem, ma po prostu switcha na danym event type i jest w stanie rozparsować dane, które do niego przychodzą. Tak? Czyli jeżeli to jest network, down event, internet event, jesteśmy w stanie, że tak powiem, wydzielić zupełnie różne dane, różne typy, różne struktury od siebie poprzez event, a dane przepchamy jako uniwersalny pointer. To rozwiązanie ma dwa minusy. Pierwsze, jeżeli przepychamy dane przez wskaźnik, to musimy do jakiegoś innego wątku, musimy zapewnić, żeby dane pod tym wskaźnikiem cały czas tam były, kiedy ten wątek zaczyna im pracować, tak? Jeżeli nie kopiowaliśmy danych, a wysłaliśmy pointer, a my zaraz je nadpiszemy, no to nie jest do końca dobra rzecz, w związku z czym musimy pamiętać, żeby ten pointer gdzieś, te dane, które pod tym pointerem się znajdują, cały czas były. Drugie rozwiązanie, z którym spotkałem się na szczęście nie w swojej aplikacji, czyli mianowicie mamy piękną, ładną, uniwersalną kolejeczkę, komunikacja znowu IoT, no i zaczynamy robić upgrade. Co się dzieje? Zaczynam tutaj iść pełno danych, no to wszystkie dane nowej firmy, no wiadomo, troszeczkę tych danych trzeba wypchać, no i się okazuje, że nasze urządzenie przestaje być responsywne w stosunku do naszej chmury, bo spodziewaliśmy się odpowiedzi, ale ono ciągle obrabia dane, kopiuje do flesza, no i zaczynamy nagle mieć problemy z responsywnością naszego urządzenia. Dlatego takie rozwiązania, które pozwolą nam na przykład zrobić kolejkę nisko priorytetową dla upgrade'u, a kolejkę o wyższym priorytecie do pozostałych danych, rzeczywiście pozwala nam, mimo że na ogół nie jest polecane, w konkretnych sytuacjach pozwala nam uniknąć problemów z takimi, szczególnie jeżeli mówimy o właśnie rzeczach, gdzie trzeba przepchać dużo danych i nagle mamy jakąś małą paczkę informacji, która jest priorytetowa. Ok, to jest, dobrze widzę, koniec części pierwszej. Tak więc, szanowni Państwo, jeżeli chcielibyście wykorzystać RTOS-a, to są takie absolutne podstawy, żeby dowiedzieć się tak naprawdę, czym jest ten RTOS, co ja oczekuję od tego RTOS-a, tak? Oraz poznać te podstawowe, czyli te cztery, które mówiłem, prymitywy do synchronizacji, czyli semafory, muteksy, kolejki i grupy eventów. OK? Teraz przed drugą częścią prezentacji krótki quiz. Uwielbiam takie quizy. Mianowicie trzeba znaleźć prawidłową odpowiedź.
Więc śmiało, na razie się odpowiedzi nie wyświetlałem, zaraz włączymy. Okej, widzę dwie osoby, się otworzymy na razie. Cztery. Wcześniej było około 20. Śmiało, jakby nie mam dostępu do informacji, kto co zaznaczy, tak? Jakby tutaj uprzedzam. Nie mam wykupionego pakietu premium w tej aplikacji, która by na to pozwoliła. No, widzę, zachęciłem kilka osób. No, dajmy jeszcze szansę. Do 20. Okej. Okay. Widzimy odpowiedzi. 1/3 głosów na segmentation poll. Sprawdziłem, zbudowałem, nie wierzyłem, rzeczywiście tak to działa. Po prostu czysta arytmetyka. Ja osobiście nie polecam tak pisać. Ale rzeczywiście, jeżeli ktoś pisze normalnie i trochę inaczej to wygląda, to zapraszam do kontaktu. Rozbudowywałem u nas zespół, więc się można śmiało odzywać. Natomiast jeżeli ktoś tak pisze, to nie piszcie, proszę. Zaoszczędźmy sobie kłopoty. Okej. Druga część, zobaczymy. Czy tutaj mi się uda przeskoczyć o problemach i pułapkach? Pytanie do Was. Jakie znacie typowe problemy, pułapki, coś, co można spotkać, jeżeli mówimy o RTOS-ach? Spróbuję tutaj wpisać sobie kilka haseł, zobaczymy, czy mam je w swojej dalszej części prezentacji. Ładnie, jest taka jeszcze opcja cenzurowania. Zastanawiam się, czy będzie trzeba włączyć na potrzeby tej prezentacji. Się pojawiają, znikają. Dobra, jeszcze dajmy kilka. Jeszcze pół minutki, wyżycie i... Zobaczmy, co mamy. Inwersja priorytetów, zagłodzenie wątków, deadlock, przepełnienie stosu, pobór prądu. Ok, widzę, że większość z rzeczy mam, tak więc nie jest źle. Nie czuję się mocno zaskoczony. Sterty. Tak jak troszeczkę wspomniałem, dość szybko przelecę tutaj po jednym zdaniu, ponieważ naprawdę można wpisać po prostu słowo klucz w Google i ilość opracowań pod tym hasłem jest po prostu przerażająca. Dlatego chciałbym tutaj się mocno rozwodzić. Inwersja priorytetów, to co jest pokazane na pierwszym rysunku, czyli mianowicie z racji tego, że korzystamy, chcemy dostęp do jakiegoś zasobu, nasz zwykle. Zacząłem od środka. Zwykle, jeżeli rysujemy takie grafy, im coś jest wyżej, oznacza, że ma wyższy priorytet i chcemy, żeby się działo, zadziało szybciej. Jeżeli jesteśmy tutaj, mówimy o czymś, co się działo na niskim priorytecie, przerywamy pracę, bo coś istotnego się zadziało. Log, czyli chcemy mieć dostęp do jakiegoś zasobu, który już jest używany przez nisko priorytetowe zadanie. No w związku z czym dajemy mu skończyć, natomiast nisko priorytetowe zadanie jest z kolei przerywane przez średnio priorytetowe zadanie, które w sumie jest mniej istotne od naszego najważniejszego, ale ono się akurat nie zachowuje.
I w takim konkretnym przypadku mówimy o inwersji priorytetów, proste do poradzenia sobie. Problem, gdzie to było dość mocno nagłośnione, chyba bodajże właściwie połączenie tego oraz zagłodzenia wątków, w związku z czym zaraz wrócę do takich wyjści, gdzie to się spotkało. Zagłodzenie wątków, sytuacja, mamy kilka wątków, tutaj mamy ich cztery, ten za bardzo jest tutaj niewidoczny. Linią ciągłą jest to, co się wykonuje, linią do przerywaną, wykratkowaną jest to, co oczekuje na wykonanie. Rzeczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie przejść tak dobrze aplikację, że pewne niskopriorytetowe zadania się nie wykonają, zwykle coś nie będzie działało. Problem dość trudny lub łatwy do wychwycenia, w zależności od tego, z czego korzystamy. I na przykład dobrym przykładem, gdzie to się zadziało, jest Łazik Marciański. Z mojej strony ciekawa taka, dla mnie to była bardzo ciekawa historia, mianowicie Łazik Marciański, dość duże przedsięwzięcie, dość nietanie, zostało wysłane, jak nazwa sama wskazuje, na Marsa. Pojechało, zaczęło sobie jeździć, wysyłać dane i w pewnym momencie zaczęło się restartować co chwilę. No i było wielkie zdziwienie, co się stało. Odtworzyć trzeba było całe środowisko tego, co się tam dzieje, próba zdebugowania, o co chodzi. Zespół spędził bodajże 2-3 miesiące nad debugowaniem problemu i się okazało, że nie uwzględnili tego, że transmisja z Marsa na Ziemię trwa niżej, jak testują w Ziemi między łazikiem a bazą, tak, z racji odległości. I to powodowało, że rzeczy o dość stosunkowo niskim priorytecie miały dostęp do na przykład jakichś zasobów, które były chronione i przez to rzeczy teoretycznie istotniejsze, ważniejsze jak robienie pomiarów, nie miały czasu kiedy się wykonać. Watchdog nie dostał, nie był nakarmiony i urządzenie się restartowało, tak? Bo transmisja im wydłużyła się z mniej niż jednej sekundy do ponad 7 minut, tak? W momencie, w którym wysłali łazik na Marsa. I przez 2-3 miesiące była wielka ciekawostka, bo urządzenie zamiast robić pomiaru, to się po prostu restartowało i nie mogło normalnie działać. Task Jitter, sytuacja, ponieważ w systemach RTS zwykle dużo się dzieje, ze względu szczególnie na przerwania sprzętowe lub inne rzeczy, nie zawsze mamy tą pewność, że nasz scheduler czy nasz planista będzie wykonywał się dokładnie w tym samym momencie. Coś się może zadziać ważniejszego niż on. I w takich sytuacjach zwykle nasze kolejne, powiedzmy, są kolejny czas kolejnego wywołania danego wątku może być raz większy, raz troszeczkę mniejszy, w zależności jak to się ułoży. Ta sytuacja została dobrze opisana, mianowicie na RTS-ie, jak się można domyślić, systemów hard real-time, był zbudowany system ochrony przeciwrakietowej, gdzie aplikacja, gdzie urządzenie miało zamiar namierzyć przeciwną rakietę, obliczyć jej trajektorię i wystrzelić swój pocisk, który miał się z nią trafić w powietrzu. System był podatny na jitter, to jest amerykański system, bardzo ciekawe opisane badania, które wyszło, że po 6 mniej więcej godzinach od uruchomienia tego systemu jitter był na tyle duży, że nie istniała fizyczna możliwość, aby te dwie rakiety w powietrzu się trafiły, w związku z czym firma robiąca development sobie poradziła z tym bardzo prosto, wpisała do user manuala, co 5 godzin należy zrestartować system, inaczej nie zadziała. W sytuacji, kiedy system musiał być użyty, działał ponad 2 tygodnie i jak się można domyśleć, not even close. Ok, 3 kolejne. Deadlock też było, mianowicie dość sytuacja rzadko pożądana, chyba w ogóle nie pożądana, czyli mianowicie nasz jeden wątek trzyma jeden zasób, nasz drugi wątek trzyma drugi zasób i każdy z nich zachowuje się jak małe dziecko i chce drugiemu zabrać zabawkę. Tak jakby to jest sytuacja, w której jesteśmy troszeczkę mówiąc w kropce. Kolejna rzecz, narzut RTS-a. Często się spotykam, szczególnie osób, które troszeczkę mniej z RTS-a miało wspólnego, z tym, że mówią, ok, ale RTS bierze więcej prądu, potrzebuje więcej RAM-u, potrzebuje więcej flashu. Okej, to jest prawda, potrzebuje więcej, natomiast zwykle, jeżeli mówimy o dobrym RTS-ie, to on zajmuje 10-20 kB. Jeżeli chodzi o pamięć, jeżeli chodzi o zwiększone zużycie prądu, okej. Może ktoś mówi, są systiki, generują zużycie prądu, można je wyłączyć. W związku z czym opcji, żeby to dostroić, jest dużo. I osobiście z tego, co się spotkałem, rzadko kiedy jest potrzebna naprawdę tak dokładna optymalizacja, że jesteśmy w stanie poświęcić
3 miesiące więcej na development, tak, z racji problemów, które się wygenerują, że nie korzystamy z prostych narzędzi, żeby zaoszczędzić dodatkowe 2 dni życia na baterii. Tak, w związku z czym takie jest moje doświadczenie, natomiast chętnie się w przerwie wymienię i podyskutujemy, jeżeli ktoś miał dotychczas inne. Oraz rzecz, którą tutaj ja podnoszę, mianowicie RTS daje nam nowe możliwości i wprowadza równocześnie nowe bugi. Tak, w związku z czym, ponieważ mamy nowe sposoby na synchronizację, musimy robić rzeczy, których w przypadku na przykład bare metalu nie mamy, no to musimy też mieć jakieś narzędzia, żeby te wszystkie rzeczy wyłapać. I zanim przejdę tutaj już do prawie że końcówki mojej prezentacji, tak, co ja mówię, podstawowe i bardziej zaawansowane rzeczy, to miał być piece of cake i bug, jakby ktoś się zastanawiał nad etymologią. Kolega kazał mi wpisać diodę jako narzędzie do debugowania. Trochę się sprzeczaliśmy, ale powiedzmy, że się zgodziłem. Print, to co jest chyba najbardziej nadużywane w programowaniu. Podstawowe breakpointy, tu już jest fajnie, używamy debugera, jest pewien przeskok technologiczny. Breakpointy warunkowe, mianowicie jesteśmy w pętli, nie chcemy się zaczynać przy 20 iteracji, a nie w każdej jednej. Assertions, tutaj uwaga, którą kiedyś koledze powiedziałem, jest istotne też co robimy, bo świetnie miał projekt, zrobił w nim aserty, sprawdzał dane na wejściu, jeżeli coś się nie zgadzało, wchodził do pętli, która nie robiła nic i zabijał całe urządzenie, więc sprawdził, że dana jest błędna i wywalił cały system, tak? W związku z czym warto też się zastanowić, jak z tego korzystamy, bo on nawet nie logował, w którym miejscu programu tam wszedł, więc jakby tak zwany błąd w środkowej części aplikacji, tak? I variable watch samotłumaczące się. OK, jeżeli ja mówię tutaj o troszeczkę bardziej zaawansowanych tematach, to jest tak na cały ten temat się nazywa jako Deep Insight Analysis. Można pod takim hasłem znaleźć się w Google. Gdzie to, co jest najmniej interesujące, to jest RTS Aware Debugging. W praktyce nasz, za pomocą debugowania możemy sobie podglądać stosy, wątki, każdy z osobna. Jeszcze nie zdarzyło mi się, aby ta informacja była dla mnie kluczowa. Zwykle podgląd jednego aktualnie niedziałającego był wystarczający. Profiling, code coverage, jeżeli ktoś ma wspólność z Quality Assurance albo pojawiają się jacyś testerzy w zespole, to jest konik, który oni by najpewniej chcieli skorzystać. I to, co mnie najbardziej interesuje, to jest real-time analysis, co pokażę za chwilę, jak działa. Teraz do Was pytanie, z których tych wszystkich tutaj wymienionych rzeczach, to są jakby bardziej uszczegółowione, korzystacie? Okej, widzę, że Warte nikt nie używa. Jest kilka fajnych odpowiedzi, jest kilka bardziej oczywistych. A Word to jako printer dajemy. Co? Word to jako printer. Tak, jako printer po prostu. OK. Dioda ma trochę za dużo, współczuję. Ale rozumiem. OK. O, application tracing się pojawia. Fajnie. Dobra. Żeby nie przedłużać, tak, dla wszystkich, bodajże poza 13% osób, które wysyłają na Application Tracing, to jest bardzo fajny filmik, krótki, który pokazuje, ile tak naprawdę danych jesteśmy w stanie wygenerować, jeżeli mamy na przykład RTS-a, chociaż nie tylko RTS-a, i co się w nim dzieje. Postaram się za dużo nie mówić, bo trochę ciężko ogarnąć wszystko naraz, co się dzieje, natomiast z grubsza, z lewej strony mamy podgląd wątków, przełączania się schedulera i wszystkiego, co się dzieje. Natomiast w tutaj przykładowych dwóch oknach mamy inne informacje. Trace Analyzer? Tak, to jest Trace Analyzer od Perception akurat. To jest prosty widok, nie promuję tego narzędzia. Pokażę samą alternatywę, tak jakby, żeby nie było. Rzeczywiście możemy podglądać nasze dane zmienne w trybie rzeczywistym, tak? Czyli tak naprawdę aplikacja chodzi tak, jak ma chodzić domyślnie, a my jesteśmy w stanie logować wszystkie informacje, czy to związane z RTS-em, jak kolejki, muteksy, czy czasy wywoływania funkcji, albo nawet jeżeli chcemy konkretnie podglądać, nie wiem, wskazania naszego przetwornika ADC, też jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym
to wszystko prześledzić i jesteśmy też w stanie odtworzyć tak naprawdę, że w tym momencie, co się dokładnie w tej sekundzie, w tej mikrosekundzie zadziało, zanim nasze wskazanie zrobiło tak duży odchył. Tak jesteśmy w stanie to prześledzić. Ta rzeczywiście, tak jak tu słusznie zauważono, to była aplikacja Perception Trace Analyzer, komercyjnie dostępna. Są alternatywy. Trace Sniffer, jeżeli ktoś lubi open source'a, nie ma tak wypasionego GUI, natomiast rzeczywiście da się troszeczkę tym pobawić. Kompromis, według mnie całkiem fajny, zaproponowany akurat jest przez Segera. Jeżeli ktoś musiał na przykład kupić profesjonalny debugger, to z profesjonalnym debuggerem przechodzi na przykład Segerozone i jesteśmy już w stanie tutaj troszeczkę więcej sobie wyciągnąć informacji. Natomiast rzeczywiście za pomocą jakby application tracingu jesteśmy w stanie wyciągnąć dane o wątkach, o wszystkim co się dzieje, o wszystkich naszych zmiennych, czyli pełen pakiet informacji, zwykle tak duży, że nagrywanie powiedzmy danych trwa chwilę, analiza tego co się właściwie dzieje jest dość duża i co jest niestety bolączką wielu systemów, mianowicie wypadałoby te rzeczy zacząć robić na początku projektu, wtedy jeżeli widzimy duże odstępstwo, to nagle wiemy, że coś się zadziało. W praktyce jesteśmy w czarnej kropce i wtedy zaczynamy szukać troszeczkę bardziej zaawansowanych systemów i nie za bardzo mamy do czego porównać, więc troszeczkę jest to trudniejsze, ale widzę, że kilka osób korzystało. Ok? Drugą rzeczą, która była bardzo mało popularna, natomiast warto się tą wiedzą podzielić, mianowicie print nie zawsze musi być po UART-cie. Printfa, jeżeli mamy debugera, możemy wypchnąć przez coś, co się nazywa Instruction Trace Microsoft. Oczywiście to musi być wsparcie zarówno w hardware'ze, czyli mianowicie procek musi to wspierać, jak i musimy mieć jeden pin więcej na debugerze. Czyli zakładam, że ktoś ma debugger, bo z takimi projektami się spotkałem, gdzie tego nie było. Przecież prosty firmy, tak jakby, i dwa lata się męczą. Natomiast jak z tego skorzystać, ja to polecam, ponieważ jeżeli wspiera to aplikacja, mamy na przykład jakiegoś STM-a, jesteśmy w stanie w ciągu 5 minut odpalić ITM. To jest cała implementacja, która ma za zadanie zmierzyć czas wywołania naszej funkcji, czyli musimy dać pointer na adres pamięci, jakąś przykładową dane 1-2, żeby móc je odróżnić i już całość powinna działać. Mówię powinna, ponieważ reszta jest już prosta klikologia, którą za nas robi debugger. W przypadku SWD wybieramy opcję OK, chcę skorzystać z Serial Wire Viewer, czyli to co mówiłem, jeden dodatkowy pin musimy na to poświęcić. Tu jest okno, które później w trakcie, kiedy już uruchamiamy debugera, musimy skonfigurować, a mianowicie mówię mu, że OK, słuchaj, na porcie 31 takich portów, na tym porcie, że tak powiem, jesteśmy w stanie wypchać sobie 32 tak zupełnie różne rzeczy. No i ponieważ ja akurat mierzyłem czas, to muszę jeszcze włączyć timestampa, więc dostanę dokładną informację, w którym momencie to się zadziało. I wynik po uruchomieniu programu. Widzę, że między wydrukowaniem jedynki a dwójki minęło około 90 mikrosekund. Jaka jest różnica w stosunku do printfa? Taka, że na jeden klok zegara jesteśmy w stanie wypchać 8 bitów, przepraszam, czyli pełen byte, a więc działa to dużo, dużo szybciej. Minus jest taki, bym powiedział, jest pewien limit, który ten ITM może przyjąć, ponieważ tego nowego procesoru muszą być jak najtańsze, w związku z czym jest taka opcja, że rzeczywiście jesteśmy w stanie tam próbować wpakować tak dużo danych, że się proces z tym nie wyrobi fizycznie. Natomiast całe zestawienie, mówię, 3 do 5 minut i mamy fajną alternatywę. Drugą rzecz, którą tutaj troszeczkę zostawię bardziej jako może ciekawostkę, ale to w sumie dobry wzorzec projektowy. Jeżeli ktoś korzystał z jakiejś aplikacji i wszystko pakuje do printfa, warto się zastanowić, czy nie przepchać to przez jakiś logger module albo czasem się nazywa gateway. Keeper, bardzo przydatne narzędzie, w którym można połączyć z tym poprzednim wzorcem, gdzie mówiłem, że możemy mieć ten message taki dość uniwersalny. Dzięki temu w naszej standardowej, codziennej pracy wyrzucamy sobie na lubionej przez wszystkich, powiedzmy, UART. Trafia to później fizycznie do klienta i jesteśmy w stanie tak przez na przykład zdalnie przerzucić, że OK, przestań wysyłać swoje dane debugowe na UART, wypchaj do nas przez GSM-a czy przez LTE i jesteśmy w stanie odbierać wszystkie informacje, robiąc tak naprawdę wysłanie i zmianę, koniecznie zmianę jednej rzeczy, jednego parametru. Tak więc
Jeżeli jesteśmy w tym momencie, jest to dla nas bardzo proste, natomiast jeżeli mamy printful w brud, no to w tym momencie zwykle jest już to troszeczkę za późno i za drogo. I ostatnia rzecz tutaj, której chciałem powiedzieć. W naszym zespole jesteśmy troszeczkę wymieszani, czyli mianowicie nie są czysto zespół programistyczny, osobno zespół testowy. Jesteśmy troszeczkę wymieszani. Podobno tak jest teraz modniej, ale rzeczywiście to działa. Code coverage. Zwykle od zespołów, które testują aplikacje, wymaga się magicznego sprawnika, który powie to, ile tej aplikacji przetestowaliście, tak? Jeżeli mamy dostęp do tych narzędzi, o których ja powiedziałem, czyli na przykład z Segera, jesteśmy w stanie wypluć informacje, gdzie byliśmy, ile danej funkcji pokryliśmy i jesteśmy w stanie taki raportik dość sprawnie i szybko przygotować. Ok, i teraz chyba ostatnia ankieta, jeszcze mam 3 minuty, więc idealnie. Prośba do osób, które mają aplikację, aby feedback zamieściły mi od razu i wrzucam to w tym miejscu, bo badania pokazują, że po wyjściu maksymalnie 30% z Was napisze informację zwrotną, natomiast jeżeli Was poproszę teraz, będzie tych ludzi około 2-3 razy więcej. Tak więc dobry moment. Dla wszystkich, którzy nie mają aplikacji, to co tutaj widać, jest po prostu 4 pytania przygotowane w ramach jakby puli. Tutaj widzimy po prostu, jak odpowiadałem na każde kolejne z nich. Ok. Jakkolwiek nie fascynujące jest, patrzę się na zielone paski. Pominę na razie dalej. I przejdę tutaj jakby do podsumowania. Dawid, z tej strony, szanowni Państwo, jeżeli chcecie efektywnie korzystać z RTOS-a, istotnym jest, aby zwrócić uwagę, że wprowadzając nowe zmienne, nowe zależności, możemy skorzystać również z nowych narzędzi i sposobów, które nam pozwolą to wszystko bardzo sprawnie wyłapać. Oraz, co jest drugie, i ja polecam bardzo to zrobienie, czyli tak jak wskazałem, wzorców projektowych jest zwykle dużo, każdy ma swoje wady i zalety. Warto się zastanowić, zanim zaczniemy mieć problemy nad tym, co się może zdarzyć z daną aplikacją albo z danym urządzeniem, i spróbować przygotować taką architekturę, która będzie w późniejszym etapie elastyczna. I tyle z mojej strony, ze względów formalnych zawsze wrzucam źródła, nie wszystkie grafiki ja rysowałem. I dziękuję. Tyle ode mnie. Jakieś pytania może są jeszcze do prezentacji? Nie mam, wszyscy chcą na pizzę iść. To w takim razie już tam pizza jest, to zapraszam. Timer, postawiam już. Trzeba linka, żeby mógł odkleić, jak ktoś kliknie, aha, coś było.